Halo, witajcie, znowu Ryfek, witam w kolejnym majzaczku. Wracamy sobie do gry, a wiecie co dzisiaj zagram? A, to jest Continue z Mangiemu, jak pokazywałem ten rywka, ktoś się pytał, czy będzie, już był parę razy. Dzisiaj sobie bym zagrał daily, tylko żeby daily zagrać, to musimy wyłączyć mody, także wyłączam mody i widzę się z wami, jak tylko przerestartuję gierkę. Daily gram, dzisiaj jest niedziela, czyli o, będę dzisiaj streamował, dla was to wczorajszy dzionek, zaraz wracam. No i jestem, zaczynamy sobie daily, zobaczymy jak pójdzie. To jest co, Eden? Eden Tainted? Nie wiem szczerze mówiąc, co to jest za postać, wydaje mi się, że to jest Eden. I mamy na Mega Szatana. No nic specjalnego tak naprawdę tej itemki. Book of Secrets tutaj mamy, mamy Battery Baby, mamy, tak jak mówiłem, to przejście na Mega Szatana, ale no tak bez szału rzeczywiście to wszystko tu. No dobra, bierzemy sobie Black Hearta, wychodzimy na praktycznie tyle samo zdrowia, co żeśmy mieli. Tam bym miał... O Jezu, jak ja mam statystyki beznadziejne, co ja mam za tirsy? O Chryste Panie, co to są za staty fatalne? I dobrze, że tu otrzymałem obrażenia, bo bym się tutaj bił 10 tysięcy lat z nimi. Ale okropne statystyki dzisiaj, nie? Mam nadzieję, że większość z was nie grała tego daily, bo się wydaje okropne. Beznadziejne obrażenia, beznadziejne tirsy, beznadziejny zasięg, beznadziejny speed. Shot speed ciut na plusie, ale shot speed to akurat gówno statystyka. Szczęście na minusie. No, no. Edmund, coś tu dzisiaj... No chyba se żarty robicie. Co to ma być w ogóle? No nie, idę stąd. No Isaac's Hearta mi daje, no. Ale Ryfek, Isaac's Heart miał buffa. Weź Isaac's Hearta, teraz to dobry item. Nieprawda, beznadziejny item. Nagrywa się to? Nagrywa, bardzo dobrze. Wam, kochani widzowie, w drugiej minucie nagrania przypominam, że jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, pisać komentarze z wiadomością smacznego. O, bo jak będziecie oglądać ten filmik, to ja będę jadł obiad w poniedziałeczek. Dzisiaj w ogóle nagrywam tak troszkę wcześniej. Jeszcze dzisiaj mówię, ja w niedzielę nagrywam, jeszcze stream będzie wieczorkiem. Ale nagrywam wcześniej, bo narzeczoną będę dowozić, zawoził. Bo jedzie na wyjazd służbowy na cały tydzień. No więc gruba biba się szykuje u mnie na chacie przez ten tydzień. Ojejku, jejku, już się zastanawiam, co tu kupić do jedzenia. Co tu grać z widzami na Discordzie przez ten tydzień, ale będzie grubo, coś czuję. Ja to żadnych znajdziek nie dostanę, co jest grane w ogóle, no? O co chodzi? Żadnej bomby, żadnego klucza, no jak wejdę gdziekolwiek? Ale syf, kiła i mogiła, no nie podoba mi się to piętro i to podejście strasznie. Jeszcze jeden z gorszych bossów tak naprawdę na tym piętrze, jak mógłby się trafić, tylko się trafił. Czyli Lil Plum, którego bardzo, bardzo nie lubię. Plam to co to był? To była śliwka chyba? Tak mi się wydaje. O, dawno śliwek nie jadłem, Boże Święty. Kiedyś mieliśmy na działce śliwki dwie. I nie wiem, śliwki chyba co dwa lata są, jeżeli dobrze kojarzę. I te śliwki co dwa lata zgarnialiśmy z tego drzewa i babcia robiła zawsze takie zarąbiste powidła. Ale mi brakuje naleśniki, pamiętam, że zawsze jak byłem mały, no to oczywiście z pasztetem. Ale drugie naleśniki, które najczęściej jadłem, to naleśniki właśnie z powidłami. Ojejciu. Ale mi przykro, że już nigdy takich powideł niestety nie zjem. A ja tutaj zaraz przegram to daily. Co to jest za daily? Okropne w ogóle. Najgorsze na świecie. Dobra, HP up to się przyda. Ja się wracam po kolejnego HP upa. I no nie wiem, do sklepu idę po kluczyk jakiś, bo przecież to jest patologia, co tu się dzieje. Kluczyk, a ryzyk fizyk. Bombę tutaj chcę. No dobra, dwa klucze to i tak worth it, jak dla mnie. Szkoda, że tu żadnych bomb nie ma, bo nie jesteśmy w stanie w ogóle wejść na tym piętrze do tych secret roomów. Mega słabo, no nic, lecimy sobie na kolejne piętro, nie jest najgorzej. Znaczy jest, jest okropnie, ale no nie wiem, no liczę, że tu się coś lepszego trafi, no przecież jak takie daily Edmund da, no to jest porażka jakaś po prostu. No już straciłem szansę. No nie, no co to jest za daily? Jak można grać z takimi statystykami? Co to są za obrażenia? Poniżej 3 obrażenia, przecież to powinno być zakazane przez konwencję genewską. Przecież takie obrażenia to przy Sojmilku ja ostatni raz widziałem, no. Tragedia, tragedia. Dobra, panie, mały Giszu, proszę umierać. Pora umierać, bierzemy kolejny kluczyk. I wiecie co, może nawet i dobrze, że otrzymałem te obrażenia na samym początku piętra, bo teraz przez całe piętro będę sobie szedł z takim względnym luzem. A teraz otrzymam obrażenia, czy nie?
nic to nie zmieni. Oczywiście na walce z bossem nie chciałbym otrzymać obrażeń, bo ta szansa na Devil Room to już nam w ogóle spadnie na łeb, na szyję, ale... W pokoikach teraz ja sobie mogę chodzić, ja mogę otrzymywać obrażenia, nic mi się tutaj złego nie stanie. No ja muchy zabijam na 3 strzały, przecież to jest najgorsze podejście ever. Czy na 2, już sam nie wiem. O, w ogóle mówiłem o tym na odcinku z 20 Minutes Till Dawn wczorajszym chyba, ale jeszcze przypomnę na Ajzaczku, bo ja pamiętam, jak dużo osób u mnie było mega zadowolonych z serii z Hollow Knighta. Wpadajcie do Mangiego. Mangi teraz zaczyna serię z Hollow Knighta. Już jeden odcinek ma nagrany, być może teraz jak to nagrywam, to już drugi wypuścił. No przepiękna gierka, ja się oczywiście nie mogę doczekać na Silksonga. Pierwszego dnia już będę nagrywał, jak tylko wyjdzie. Ale mówię, no Silksong i Frostpunk 2 to są u mnie najbardziej oczekiwane premiery. No mam nadzieję, że tego roku. Zobaczymy, bo to jeszcze nie jest powiedziane, że w tym roku ten Hollow Knight wyjdzie. Frostpunk to w ogóle podobno jest dopiero na kolejny rok, a tylko w tym roku został zapowiedziany. Ale no, mówię, nie mogę tych giereczek się doczekać. Jeszcze ten, oczywiście, Slime Rancher 2, ale te dwie gry wydaje mi się, że najbardziej. A tak prywatnie to Dwarf Fortress, ale no to Dwarf Fortress ja nie będę nagrywał, nikt tego by oglądać nie chciał, dajcie spokój. Chociaż jak zrobił ten w Dwarf Fortress w końcu interfejs graficzny, no to może nie będzie tak najgorzej. Śmiesznie się mówi o grze, że po 15 latach, czy nawet więcej chyba, deweloperki zrobią w końcu interfejs graficzny, nie? I się zastanawiasz, to jak ci ludzie przez poprzednie 15 lat grali? A no grali, ja też grałem, bardzo fajna gierka, mówię, Dwarf Fortress takie, no nie powiedziałbym, że lepsze Rimworld, ale inne Rimworld, równie fajne, może lepsze, a nie wiem, trudno powiedzieć. Dobra, wiecie co, ja pójdę do Super Secret Roomu, nie do zwykłego Secret Roomu, wydaje mi się, że w nim mam większą szansę na dostanie jakichś znajdziek ciekawszych. No i proszę bardzo, jak znalazł Super Secret Room, ekstra. Kolejny ładunek, no co on mi może pojawić? Kolejne piętro jedynie, całe piętro jedynie. Two of Diamond zostawiłem sobie na później. Ciebie wysadzę, może będę miał większą szansę na Devil Room. No i idziemy szukać Treasure Roomu do zwykłego Secret Roomu. Też oczywiście sobie wejdziemy. Zwykły Secret Roomik tutaj powinien być. Co w nim? O, bomba się zwróciła, więc nie najgorzej. I wejście tutaj mam do sklepu za darmo. Chaos Karcik? Być może. Ale nie mam pieniędzy, więc z tym może być różnie. Jest piątak. Mógłbym użyć Two of Diamonds. Zaczekam. Może jeszcze na tym piętrze troszkę pieniędzy się pojawi. Może Pageant Boy z walki z bossem się pojawi. Ale kupiłbym na pewno There's Options. Dodatkowy item z walki z bossem. To może przed bossem. Rzeczywiście, przed bossem. O, no nie, no Edmund, ty to jednak jesteś... Dobra mordeczka, Cricket's Hedzik, dobrze. O, jak wiecie o failu z Cricket's Headem u Mangetsu, to znaczy, że oglądaliście poprzedni odcinek. Oj, dobry fail był, to się nadaje na funny moments u Selesi. Pozdrawiam cię, Selesia. Kolejny funny moment u niej znowu wyszło, więc jeszcze raz polecam zajrzeć do niej na kanał. Dobra, C piętro? No przejdę się, no przecież tutaj daily ja nigdy nie gram na punkty, więc sobie mówię, przejdźmy, poszukajmy jakichś znajdziek, może jeszcze jakaś piątka wyleci, kolejny kluczyk, super. Mówię, jeszcze jeden pokój zwykły, przejdziemy sobie, może coś się trafi, Two of Diamonds, zbierzemy dodatkowe itemy, no i proszę państwa, no i jak najbardziej się opłacało chodzić, bo ja teraz każdy item sobie tam kupię, chyba że dostanę Bloodbaga na samym początku, to się zdenerwuję trochę. Dobra, oddajemy tutaj pieniążki, oddajemy zdrówko za pieniążki. O, wydaje mi się, że jakby ludzie płacili za oddawanie krwi, to by zdecydowanie więcej dawców krwi było, co nie? Czy wydaje mi się, że tak chyba w Stanach jest, jeżeli się nie mylę. Tam można oddawać niekoniecznie chyba krew, ale chyba osocze? Co, nie wiem, czym to się różni. Ale pamiętam, że widziałem jakiś dokument, że są ludzie, którzy rzeczywiście chodzą i nawet naginają te zasady, że chodzą częściej niż powinni i potem się źle czują i mają problemy zdrowotne, bo oddają non-stop tam albo krew, albo osocze, czy coś tam innego. Ale robią to, bo po prostu są biedni i nie mają pieniędzy i to jest niestety jedyna opcja dla nich, aby wiecie, móc zapłacić za czynsz i tak dalej, i tak dalej. Ancient Recall, 3 losowe karty, Emperor, Lovers i Strength. Ja wezmę sobie oczywiście Strength, bierzemy sobie Soul Hearta, biorę sobie to, bo nie stać mnie na torbę borbę. Lecimy na walkę z bossem, Strength sobie zatrzymam na, nie wiem, mam nadzieję, że na hasza zdążę, byłoby elegancko, tu już troszkę lepsze statystyki mamy, więc kolejne piętra, no, mam nadzieję, że szybciej pójdą, bo powiem wam, że dwa pierwsze piętra w 9 minut to
Jeden z najgorszych wyników, jakie miałem chyba ever. Teraz jakiś tir zapik by się przydał i może nie będzie najgorzej. No, to może jednak dobrze, że nie płacam za to oddawanie krwi. No przecież w Polsce jak Żabka jest placówką pocztową i Kaufland nawet się zrobił placówką pocztową tam w szczycie tych patologii, to ludzie by nie ogarnęli sposobu, żeby krew częściej oddawać za pieniądze. A tak to proszę bardzo, niedobrą czekoladę dają. Nie wiem, czy się różni od regionu, ale u mnie zawsze niedobrą czekoladę dawali. Damage up czy tears up? To jest jeden z lepszych tears upów i to jest jeden z lepszych damage upów. Ale wydaje mi się, że damage up mi da więcej. Więc wezmę damage upa. I lecimy dalej. Mówię, damage upy można skalować w nieskończoność, a jak będę miał wybór między HP upem a tears upem, no to wtedy sobie weźmiemy tears upa, bo te tearsy, rzeczywiście ich w nieskończoność skalować nie możemy. Więc no, zostanę tak jak jest i tutaj dzięki Bogu, ja już wiem gdzie są specjalne pokoje, lecimy jak najszybszym tempem do walki z bossem, do treasure roomu, sklep to tam sądzę, że będziemy olewać. Ale mówię, walka z bossem, czym prędzej, bardzo chciałbym zdążyć na hasza. Nie lubię hasza omijać, to są dodatkowe dwa itemy z czterech do wyboru. Uwielbiam tego typu pokoje, naprawdę. Hasz, jakby tam miał dwa treasure roomy, w życiu nie byłby tak ciekawy, jak jest teraz. Ja bym go zdecydowanie częściej po prostu olewał. A jak mam rzeczywiście hasza, o Jezu, jak ja otrzymuję dużo obrażeń w tym daily dzisiejszym. A jak hasz ma rzeczywiście aż cztery itemy, no i z nich sobie możemy wybrać, co chcemy wziąć. No to to się robi zdecydowanie ciekawsze. No, niech będzie adrenalina, dostajemy damage upy za każde czerwone serduszka, których nie mamy w porównaniu do oczywiście maksymalnej ilości serduszek. Fistula! Boże, jak ja jakoś rzadko tego bossa widuję ostatnio. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz fistulę widziałem. A, bo ja nie mam fistuli, tylko ja mam walkę z moją wielką mordą. No tak, to chyba dlatego tego bossa tak dawno nie widziałem. Wszystko się już zgadza. Zobaczymy, co tu dostaniemy. Devil Room, szczerze, ja bym poszedł. Dosyć dużo czerwonych serduszek mamy, ja zdrowie tracę jak na pęczkach, naprawdę. No i tu jest już tier zapik z dodatkowym zdrowiem, więc tego tier zapa wezmę ponad range upa. No, niech będzie to, co jest. Dobry. No dobra, to lecimy na kolejne piętro. Jest elegancko, jest bardzo elegancko. Strength to me. A ja tą kartę strength trzymałem, nie wiem tak naprawdę po co. To strength mi jakoś dużo nie da. Mnożnik obrażeń ze strength i skricket heada jest taki sam i zapomniałem o tym kompletnie, więc no raczej nic ciekawego tam nie dostaniemy. Wejdę sobie do sklepu po Solharta, jakby był. I jest Solharcik, chociaż Pandora's Box. Nie wiem co robię na tym piętrze, więc od razu odpalę. O, no i Jezu, jaki dobry pan, jaka dobra Pandora. Ekstra. Luck Apik, 3 solharty i kluczyk. Dwa kluczyki, ekstra. Dobra, lecimy do treasure roomu, walka z bossem na szybciocha. Tak jak mówiłem, kto wie, no nie wiem, jak ja się pośpieszę, to może jeszcze nawet na boss rush zdążę pójść i dostać dodatkowy itemik z boss rushu, byłoby spoko. Dodatkowy pokój na dwa kluczyki, też z chęcią wejdę i sobie lecimy dalej. Przycisk, nic ciekawego. Te przyciski w Isaacu to jest coś takiego jak zawsze, nie wiem, jest 90% szans, że nic dobrego z tego przycisku nie dostajemy, a i tak go zawsze klikam, bo po prostu człowiek się nie może oprzeć. A kto miałby uniknąć? Co to był za gówniak jakiś straszny? Ja wydaje mi się, że byłbym dokładnie tego typu osobą, jak w tych wszystkich robią eksperymentach, że dają ludziom pokój, w którym nie mają nic do roboty, każą im czekać tam z pół godziny. Ale jest urządzenie, które je może razić prądem. Ja bym się raził prądem przez całe pół godziny. Ja bym nie wyszedł stamtąd, tylko cały czas się raził prądem. Jestem głupi. Ja nie wiem, ja to szukam bodźców naprawdę we wszystkim, co znam. Uuu, lepsze Devil Roomy. Super Number Magnet. Bardzo fajny trinkecik. No nie, Bambino bez Polska górą to... Co to za Bambino jest? Jakby srał teraz dźwięki wydaje, a tutaj... Ja będę udawał. Polska górą! To by nic nie dało, to by nic nie dało! Polska górą! Tanio skóry nie sprzedam! Co to jest? Nie dam rady, nie! Przepraszam, to głupie było. HP upa wezmę na Devil Roomek, zobaczymy co tu mamy. Uuu, szatanka do zabicia.
Padniesz ty! Jak ja mam cię zabić? Ty trudny jesteś. O. Multidimensional Baby. Oczywiście, oczywiście. Bardzo dobry item. Ten drugi bardzo słaby item. Multidimensional Baby. Super. No my lecimy sobie na kolejne piętro. Olewam te secret roomy. Trzeba tu się śpieszyć, zasuwać na... boss raszyk jeszcze. Wracając do tego prądu. Pamiętam jak kiedyś były te w podstawówce. Mówiłem o tym parę razy, jak jakiś kumpel wyciągał, że orbitki gumy do rzucia te w listkach. A tak naprawdę to było jakieś urządzonko, które cię raziło prądem. Jak raz się dorwałem do takiego. No i poszedłem już sobie na chatę, oczywiście, wróciłem do domu, odrobiłem lekcję. No i tak se siedzę, patrzę tak na to. No i tak ciągnę tę orbitkę i... Ała! Czekam chwilę. Ciągnę tę orbitkę. Ała! Znowu prąd poraził. No i odstawiam. No i idę, wiadomo, reszta dnia. Jakiś tam obiadek mama zrobiła. Wracam do pokoju. Idę na kompa, ale zanim komp się odpali, bo to jeszcze czas, jak się komp odpalał 2 minuty. No to orbitkę se pociągnę. Ała! Po prostu... No nie wiem, no. Czemu tak jest? Nie wiem, ale... Nieważne, jakby ktoś mnie spytał, to przyjemne jest rażenie prądem, to bym w życiu zawsze powiedział, no nie. Czemu to robisz? Nie wiem. Dobra, do treasure roomiku, co tu mamy? Bo nic ciekawego. Item aktywny, bomba. Wolę moje Book of Secrets, wolę widzieć, co tu mam ciekawego do znalezienia na piętrze. No to tak, to jest depth 1, więc na luzaku. Do sklepu. Idę? No idę, wezmę sobie solharcika najwyżej, jakby był jakiś do kupienia. Bo naprawdę obrażeń to ja w tym podejściu otrzymuję jak nigdy. Jest tragedia z tym. A, was wysadzę. Jest solharcik i dolo. Mapa jest, dobra, nieważne, mapę zdecydowanie bardziej wolę jak solharta w takim wypadku. Idziemy do walki z bossem, Sister Viz, bardzo łatwy bosik. I powinno być w miarę luźno. No nie no, musiał eksplodować, teraz mam tutaj czarno w pokoju. Nie lubię jak jest ciemno w Isaacu. Ja nie umiem grać na przykład, mówię na... Ja gram zawsze na gammie 150. I ja to widzę od razu, jak jakiegoś youtubera widzę, który gra w Isaaca i mam w opcjach ustawioną gammę na 100, czyli standardowo. Jaka ta gra jest ciemna! Aż oczy bolą, nie? Nie macie takiego wrażenia? Ja nie potrafiłbym tak grać na standardowej gammie, no tragicznie się tu gra. A tak to proszę, gamma 150. No i elegancko, no teraz można grać, coś widać chociaż. Torby borby, no niestety bez moda, więc tu spin down dice'a nie otrzymam. Health upik ekstra. Perksy, ej, powiem wam, że perksy bardziej przydatne jak karta strength w takim wypadku dla nas. Dobra, lecimy sobie na kolejne piętro. 5 minut jeszcze mam, powinienem zdążyć. Musimy tylko znaleźć jeszcze kartę full. Ja tu całe piętro nawet widzę, więc tutaj w ogóle już luz powinien być. Trzeba znaleźć tylko kartę full, znaleźć czaszkę dupy, w której ta karta full będzie się znajdować. No i pójdziemy sobie szybko na walkę z bossem. Zawalimy item z boss rusha i lecimy sobie dalej. No mówię, wiem, że daily, wiem, że punkty, ale to tam by się tymi punktami przejmował. Możliwość zmiany itemu. Uwielbiam ten secret room, jak mam możliwość pojawienia itemów. Naprawdę, w secret roomie zmiana itemów to jest super sprawa. Nadal szachy nie widziałem niestety. Wydaje mi się, że to jest droga do walki z bossem. Po prawo raczej będziemy mieli treasure room i sklep. Weźmy sobie czerwone serducho. No oby tu była ta karta full. Ale nie, no nawet jak nie będzie, to mówię, całe piętro mamy, więc raczej luźno. O! No i proszę bardzo, jednak jestem zszokowany tutaj, co się stało. Nienawidzę tego itemu, więc dam sobie z nim spokój. Chociaż jak będę tracił czerwone serduszka, a wezmę Shard of Glass. Nie przepadam za tym itemem rzeczywiście, bo on sprawia, że czerwone serduszka tracimy. Ale teraz jak mamy adrenalinkę, to tracenie tych czerwonych serduszek może nie będzie takie najgorsze. Zresztą gramy na normal modzie, więc tutaj w ogóle mamy gigantyczne szanse na to, że te czerwone serduszka i tak się trafią. Daily zawsze się włącza na normal modzie, więc mówię, nie muszę się jakoś chyba specjalnie tym przejmować. A zawsze będę miał troszkę zwiększone obrażenia z adrenaliny i te jeszcze Shard of Glass też będzie puszczało dodatkowe pociski. Dobra, mamy kartę full tutaj. Zobaczymy, co będzie w boss rushu, czy w ogóle opłaca się tam wchodzić. I lecimy sobie dalej. O, i Shard of Glass się załączył.
sumie te czerwone serduszka tu będą naprawdę leciały w miarę często. Walka z Gridem, nic ciekawego, chociaż jeszcze będziemy mieli sklepik na walce z Haszem, więc może coś tam ciekawego jednak się uda kupić. Lecimy sobie do Super Secret Roomu na walkę z bossem. Ale tu obrażenia głupio otrzymałem. O! No i Shard of Glass się przydał, Black Hercika mi dał tak naprawdę w tym momencie. Kolejne coiny, o, całkiem sporo tych coinów. Czerwone serduszko, Shard of Glass się wyłącza. No i lecimy na walkę z matką. Nie powinno być żadnych tutaj kłopotów. Raczej easy peasy walka z matką. Się trochę zagapiłem. Na statystyki moje patrzę, bo tak patrzę, patrzę. Biję mniej niż myślałem, że będę bił. Tirsy mamy średnie. O, przez Dark Room idziemy, okej. Okay. O, jak ja kocham ten item. Undefined też jest śmieszny, ale wolę, szczerze mówiąc, Mysterious Liquid. Dawno go nie widziałem, bardzo fajnie wygląda i bardzo dobrze działa. Te kosy takie po prostu trujące, naprawdę super wyglądają. Są kosy z Czarnobyla po prostu w tym momencie. Dobra, lecimy sobie dalej. Arcade Rooming mnie nie interesuje. Zdrowia raczej oddawać nie chcę. Lecimy sobie na Wump. Zobaczymy, co tam będzie. A was, kochani widzowie, na chwilę przeproszę, bo nos mi spokoju nie daje. ZW. No i jestem, sorki za krótkie cięcie. I tak teraz patrzę właśnie, jak odpauzowuję OBS-a na drugi ekran. Jeszcze jest jedna gra, na którą czekam, bo akurat Steam'a mam odpalonego na drugim ekranie. To Cult of the Lamb, powiem wam, bardzo mi się spodobało. Naprawdę wydaje mi się, że może z tego wyjść całkiem śmieszna seryjka. A to już całkiem niedługo wychodzi, bo za 5 tygodni, 11 sierpnia. Więc tego też na pewno się serii spodziewajcie. Dobra, najkrótsza droga do walki z bossem. Ała. A może to i dobrze, te obrażenia otrzymałem. Mówię, szybciej będę teraz szedł przez resztę piętra. Jak mamy bardzo dużo obrażenia, a słabe tirsy, to powiem wam, że ten Dice Shard naprawdę jest spoko. On super w ogóle działa jeszcze, bo czasami przechodzą pociski przez Multidimensional Baby, więc w ogóle jest dwa razy więcej, one biją więcej. No to nie jest takie głupie. Kurde, ja straciłem chyba tego. Straciłem chyba... Dice Room. Straciłem chyba... Jezu, no jak to się nazywa? Serduszko kościane. A to trochę przypał akurat. To mi się przydało. Dobra. Lecimy do Dice Roomu. Jak będzie możliwe zmiany itemów, to chyba zmienię. D20 na ten pokój, czyli nic ciekawego. O, solharciki dostałem, elegancko. Chariot odwrócony. Pozwala mi chyba stać w miejscu i bić bardzo szybko przez 10 sekund. Wolę perksy na jakąś naprawdę trudną walkę, mi się wydaje. Na przykład na Mega Szatana. No i lecimy sobie dalej. Czasowo jest mega luźno, boże, ja pierwsze dwa piętra przeszedłem w 9 minut, a w kolejne 11 minut przeszedłem chyba z 6 pięter. To jest gigantyczna różnica i tak naprawdę najwięcej to zmieniło tylko i wyłącznie to, że dostałem Cricket's Head'a. Masakra. Dobra, walka z bossem, lecimy. Blastocyst, nic strasznego, bardzo łatwy bosik, otrzymujemy obrażenia i lecimy dalej. Czy ja otrzymuję pół nie, dobra, trzeba serduszko obrażeń otrzymuję już. Chciałem aż sprawdzić, bo myślałem, że pół serduszko obrażeń otrzymuję z jakiejś paki. Ole, beznadziejne itemy. Szczerze range-upa wezmę, nie mam aż takiego dobrego range'a. Damage-upik tutaj na eleganckości. I lecimy sobie dalej. O serio, ja nie mogę przerwać utrzymywania obrażeń z tego? Jak wziąłem Eternal Hearta, ale syf. Byleby to mi Eternal Hearta nie zbiło. A, dobra, no tak. Nie zbije. Dobra, idziemy do Secret Roomu, walka z bossem, walka z Haszem. I zobaczymy, co tam będzie. I w ogóle, do was widzowie, prośba. Jak macie jakieś pomysły, jeżeli chodzi o mody, jakie mógłbym dać, na przykład jakbym zaczynał serię na nowym save'ie. Tak jak mówiłem, mody zostawię, aby było ciekawiej. Zostawię mody na pewno typu Repentance Plus, wersję czempionów na piętrach alternatywnych i tak dalej, i tak dalej. I tego typu modów właśnie bym szukał. Epifanii raczej nie będę zostawiał, bo to jest już zbyt rozbudowany mod i wydaje mi się, że więcej jak 34 postacie do odblokowania to już w ogóle będzie zdecydowanie za dużo. Ale jak macie takie mody, wiecie, które jakoś nie psują gigantycznie balansu, które dodają tylko ileś tam ciekawych rzeczy, mówię, możecie pisać. Ktoś tam mówił o Eternal Edition do Isaaca, bo
Za dobrze mi już idzie po prostu w tym Isaacu. No mówię, coś właśnie w tym stylu. Jak macie, możecie pisać, ja z chęcią poprzeglądam te mody, bo kto wie, może już niedługo będzie odświeżenie serii. Boże, jak ja obrażeń otrzymuję w tym podejściu, to jest aż mi wstyd po prostu. Ale, no nie wiem, to jest daily i ten normal mod na daily to jest śmiech na sali. No normal modzie to w Isaacu się nic nie trzeba starać. Tu trzeba iść przed siebie i naparzać tylko, bo ci przeciwnicy to nic nie biją. No spójrzcie na to. Ja otrzymuję obrażenia jak głupek, a i tak cały czas jest gituwa. No, tego nie będę brał, nie ma po co. Lecimy sobie na kolejne piętro. Zaczekam tutaj tylko jeszcze jak dostanę obrażenia, żeby zablokować sobie to otrzymywanie obrażeń, bo potem będę chciał sobie chodzić po piętrze z haszem raczej w miarę długo. No i lecimy dalej. Zobaczymy, co tu ciekawego jest w sklepie i w naszych treasure roomach podwójnych. Blanket, bardzo dobry itemik. My Reflection, chociaż Rotten Baby też dobre. No nic ciekawego niestety tutaj. Rotten Baby sobie raczej wezmę. Ono będzie w miarę chociaż biło. My Reflection to ja lubię brać jak mam jakieś głupie efekty na pociski, żeby były jeszcze głupsze efekty na pociski. Tearzapik super się przyda akurat, Tearzap. No i daję, mówię, tutaj Rotten Baby i zobaczymy, czy jest jeszcze przejście do Crawl Space. No już miałem nadzieję, że pod tym ostatnim będzie Crawl Space, ale syf, dobra. Bierzemy sobie blankecik, bierzemy sobie tutaj. No nic ciekawego. Walka z bossem, zobaczymy, co tam będzie. Tringo możemy zamienić, bo Devil Roomów już mieć nie będziemy, a raczej mieć nie będziemy. A podwójne secret roomy mogą się przydać. Szczerze, ja bym chciał na nim otrzymać obrażenia, żeby naparzać go od razu dodatkowymi pociskami. Perksy sobie odpalę, bo rzeczywiście na nim wydaje mi się, że mogę sporo tych obrażeń otrzymać. Powinien to wcześniej zrobić, ale już trudno z tym. Lecimy dalej. Teraz jak będę otrzymywał obrażenia z Glass Sharda, to się naprawdę nic nie stanie, a chociaż mam zdecydowanie zwiększony DPS, więc mówię, to nie jest jakiś wielki problem z tymi perksami teraz. Ała. Ale to jest najgorsze daily pod względem otrzymywanych obrażeń. Naprawdę. Ja tutaj jak zobaczę ilość punktów moich, to chyba będą na minusie przez to, jak dużo obrażeń otrzymałem w tym daily. A rzeczywiście jak grałem parę takich daily typowo pod punkty, to starałem się w ogóle obrażeń nie otrzymywać. I się rzeczywiście udało zrobić parę takich daily, że ja tam chyba, nie wiem, ze dwa razy może otrzymałem tylko obrażenia. No nie wyobrażam sobie, naprawdę nie wyobrażam sobie, jak tego typu daily mogłem robić po tym, jak ja dzisiaj gram. I naprawdę tutaj nic się nie trzeba starać w tym daily. Oprócz paru pierwszych pięter, bo do Cricket Scheda to porażka była, porażka. Lil Plumik prawie mnie zabiła. Na hasza sobie pluje krwią, o, na eleganckości. Boże, ale jakiś dzisiaj zatkany jestem po prostu. Przepraszam, mam nadzieję, że się nie rozchoruję. Moja narzeczona się rozchorowała właśnie ostatnie parę dni, gorączka 38 parę stopni. I się boję, bo jeszcze teraz jak ja tydzień, chata wolna. Jakiś kumpli chciałem pozapraszać. Jak się rozchoruję, to dupa blada. Ani się nie pobawię, ani nie ponagrywam. Oby tak nie było. W ogóle zauważyliśmy ostatnio, tak z narzeczoną, że strasznie często chorujemy ostatnio. Wy się z tego śmiejecie też u mnie, że Ryfek ze swoim układem odpornościowym złotej rybki, który choruje co tydzień. Ale rzeczywiście tak jest, że parę lat temu to myśmy chorowali zawsze raz na rok, tak zazwyczaj w listopadzie. A ostatnie dwa lata to my potrafimy chorować nawet i 6-7 razy w roku. Gdzie tak tydzień jesteśmy po prostu wyłączeni, no to jakaś gorączka i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, rzeczywiście po covidowe coś teraz jakoś, jak ja przeczytałem nagłówek w wiadomościach chyba jakieś 3 dni temu, 7. fala koronawirusa. No przecież jakby, jak to się zaczynało, to takich rzeczy to bym nawet nie wymyślił w najgorszych jakichś komediach. 7. fala koronawirusa, przecież jak to brzmi, patologia. No dobra, gdzie ja idę? Przecież tutaj nawet walki z bossem być nie może.
A do tego secret roomu jednego jeszcze się przejdę. Walka z bossem raczej na samej górze mi się wydaje by była. O, jednym z modów, który na pewno muszę dodać, to map API na inny wygląd mapy. Taki ciekawszy i na tej mapce więcej znajdziek również widać. I... nie wiem, czy na tym spolszczeniu raczej grać nie będę, bo ono ma swoich zaciekłych wrogów i zaciekłych zwolenników. Ale jakbym rzeczywiście miał parę odcinków na modzie ze spolszczeniem zagrać, to... External Item Description podobno można załączyć w języku polskim również. I widać rzeczywiście... Co? Tu jest jednak walka z bossem? W życiu bym się nie... Ale dziwne ułożenie! Nie na końcowym pokoju. Okej, okay. No lecimy tu. Można włączyć podobno spolszczenie na opisy modów w External Item Descriptions. Tylko to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo tam trzeba wejść już w opcje i rzeczywiście w plikach to zmienić, a nie w samej grze. Chociaż to i tak jakieś specjalnie trudne to nie jest. Dobra, panie szatanie, proszę umierać, bo pan nie ma klimatyzacji w piekle. I tam ten raper, ksiądz to pana w ogóle zjadł i nie pozdrawiam. Dobra, nóżki szatana. O, nie pomyślałem o tym, to... Ciekawe, czy Mangi lubi kopyta tak samo jak stopy. Trzeba się go spytać. To jak będę z nim jakiegoś kopa nagrywał i pójdziemy na mega szatana. Ale dziś głupoty gadam, naprawdę, ale... Ja już codziennie gadam głupoty, ja już... Dziadzieję, im będę starszy, tym się spodziewajcie na moich odcinkach i streamach więcej głupot i więcej idiotyzmów. Mam nadzieję, że na to czekacie. Bloody gaścik, dobry item. A to? Też nie najgorszy item. Nie pamiętam, na jakiej zasadzie to działa. Chyba od szczęścia zależy, więc dałbym sobie spokój. No, lecimy na walkę z mega szatanem. To by było raczej wszystko. Nie mam tutaj niestety perksów i może rzeczywiście to był błąd wywalić perksy na hasza zamiast na mega szatana, bo mega szatan chyba będzie większym problemem. Szczególnie, że zaczynając walkę z mega szatanem mam po prostu mniej zdrowia, ale no... O tym, że będę grał tak samo beznadziejnie przez resztę podejścia, nie wiedziałem. Ej, ale Bloody Ghast idealnie się będzie teraz załączał, jak będę otrzymywał obrażenia z tego Glass Sharda. Nie no, powiem wam, że dzisiaj ten Glass Shardik naprawdę nie taki najgorszy item. Całkiem się przydał. Tirzapka tutaj zaraz chyba dostanę. No i super. Tirzap wbija. Damage up, nie wiem czemu nie wbił. Powinien wbić, bo mamy mniej czerwonych serduszek. A może on tylko na całe działa. Jak całe serducho zbije, to dostanę damage upa. No i czerwone serduszko w razie czego jest do podniesienia, więc... No mówię, na luzaku o nic się martwić nie muszę. Dobra, teraz już czerwone serducho wezmę, żeby nie było. Tirsy jakie mamy, super, Boże Święty. Ale widać te zmniejszenie się DPS-u, naprawdę zadziwiająco dużo robiły te pociski z Glass Sharda. I temik u mnie właśnie wskoczył pół stopnia wyżej. O, będę tydzień cały czas w domu, no to bez kitu. Trzeba nagrać tier listę wszystkich itemów z Isaaca. I w ogóle ostatnio oglądałem u kogoś tier listę wszystkich gier roguelike. I mnie tak zdenerwował, bo dał Darkest Dungeon powyżej Isaaca. Gdzie ja uważam, że Darkest Dungeon jest grą 10 razy gorszą od Isaaca. Ja wiem, że tam oczywiście znajdą się osoby, które uważają inaczej. Ale... Właśnie, co mnie denerwuje? Nie to dlatego, że on uważa, że jest inaczej, bo grał w obie gry mega dużo. On zagrał w Isaaca 2 godziny i na podstawie tych 2 godzin w Isaacu określił sobie gierę, no. Jak można Isaaca ocenić w 2 godziny? Przecież tutaj w 2 godziny to się serce matki zabije 2 razy. Jak się po raz pierwszy gra. No, syf kiła i mogiła, naprawdę. Zdenerwował mnie typo. Ale... dał mi pomysł na to, że rzeczywiście tier listę wszystkich gierek, jakie ja grałem na seriach. I muszę to zrobić, bo naprawdę zdecydowaną większość gier, w jaką grałem, naprawdę mega mi się podobała, powiem wam. Mało jest gierek, które bym w miarę nisko ocenił. Chociaż też by się takie znalazły. Oczywiście nie dałbym gierek, w które tam grałem jeden odcinek na losowych wtorkach, tylko takie, z których rzeczywiście seria była robiona.
Ale no i tak tych gierek byłoby naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Ja powiem wam, że ta walka z Mega Szatanem naprawdę idzie, bardzo bym powiedział, nie wiem, nawet komfortowo. Jakieś takie nietrudne ruchy do unikania daje, nietrudne ataki. O, nieważne. Ja nic nie mówiłem. No te ognie to jest jedyny taki trudniejszy rzeczywiście atak do uniknięcia. No już się boję zobaczyć mojego wyniku. Ile punktów mamy? O Jezu, 35 tysięcy. Jak ja czasowo jestem ósmy? Która jest godzina? 14:30 teraz. Nie no, no to trochę osób już zaczęło, zagrało to. Ale widzę, że takie daily, że chyba większości osób się nie chciało. Tu jakiś pan Stefan, 70, weź ty się schowaj w ogóle, człowieku, nienormalny jesteś. Ale nie najgorzej jest, rzeczywiście. Ktoś zagrał? Nikt nie zagrał. A czas można zobaczyć? Nie wiem, jak się przegląda czas. A, LB. LB to jest L-back. Czyli tutaj. Gdzie ja jestem? Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. O, tu jest czas. No i gdzie ja jestem? A, bo ja daily zmieniłem. Tu daily można zmieniać. O Chryste, nawet nie wiedziałem. Bez kitu, nie wiedziałem, że można daily zmieniać. Jest, Ryfek. Proszę bardzo, czemu jestem level 11? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, kochanie, wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa.